Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Mikołaju. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy mokra żabka dostanie się do grupy rajdowej w Guildii Wicked w nowym patchu 9.2 w grze World of Warcraft? Czy mokra żabka dostanie się do grupy rajdowej w Guildii Wicked w nowym patchu 9.2 w grze World of Warcraft? Pyta Pan Mikołaj, czy mokra żabka się dostanie? No, jest słońce finalnie. Jak najbardziej, finalnie jak najbardziej, tak, tylko ma dużo, ma kilka rzeczy do przerobienia, tak, mokra żabka. Mokra żabka, dobrze. Bo tutaj jakby jest takie patrzenie za czymś, czego niby się pragnie, a tak naprawdę ma się wszystko, tak, także no, wokół siebie, że tak powiem, tak? I jakieś tutaj zniechęcenie, ale karta słońca, no. No karta słońca, no pięknie. Ale oczywiście po kolei. Czy się dostanie do tej grupy rajdowej w Guildii Wicked no, w nowym patchu 9.2 w grze World of Warcraft? To jest tak, Asbuław. Asbuław mówi o wszelkich zmianach, nagłych sytuacjach, o nowych początkach, takich ognistych, bardzo gorących, tak. Mówi o generalnie no, o wszystkim, co jest takie nowe, piękne, fajne, ogniste, coś się zmienia po prostu z dnia na dzień. Zmiany, nowości, ale również to jest karta silnie nacechowana seksualnie. Pragnę tutaj tylko tak nadmienić. Także tutaj jak najbardziej energetyka sprzyja, ale co jest na nie paść kielichów, żeby mokra żabka nie czuła się jak paść kielichów. Paść kielichów mówi o osobie, która, czy też o cechach, tak? Paść kielichów po prostu mówi o tym, że ktoś ma kompleksy, ktoś czuje, nie dam rady, nie, to nie moja bajka, nie dam rady, nie mam siły, jestem za słaby, za słaba, no i się poddaje finalnie, tak? Nie być paziem kielichów, absolutnie nie być. Po prostu wierzyć w siebie i takie jakieś emocje, tak, taka energetyka kompletnie nie może być, by osiągnąć sukces, który jest pisany jakby w mokrej żabce. Także taka energia absolutnie wyrzucam na śmietnik. Karta rada, czwórka kielichów. No czwórka kielichów mówi o tym, że generalnie jak jest przesłanie tej karty, że patrzymy, że nie dostrzegamy czegoś, co mamy przed nosem, że nie dostrzegamy wartości naszej, wartości na naszej wartości samych siebie, tak? Czy też czyjejś wartości, albo wartości naszej pracy, projektu, czy też no nie dostrzegamy po prostu tego, co mamy przed sobą, co mamy przed nosem. I wartości również nie doceniamy, tak? Po prostu tylko patrzymy, ale nie widzimy. A tutaj rada: zobacz, nie tylko patrz, ale trzeba widzieć, tak? Nie tylko patrzeć, tylko widzieć. Czyli nie tylko patrz, ale zauważ na przykład, że masz potencjał, masz narzędzia w rękach, wszystko, no to czego ty chcesz, tak? No i właśnie, no i to jest ciekawe, bo piątka denarów jest obok, przed kartą słońca. Także, tutaj po prostu może kwestia, jakby to niedostrzeganie wartości siebie i niedoceniania i jakby tak nie, po prostu powoduje co piątkę denarów braki, niedostatek,
energetyczny, zniechęcenie, brak sił, brak energii, może być też brak pieniędzy oczywiście, ale tutaj raczej takie braki energetyczne, tak, że patrzę za czymś, no i już nie mam siły, nie mam energii, nie mam po prostu odwagi, tak, piątka denarów, no braki, niedostatki, niedobory, ale to jest do pokonania. To jest do pokonania i należy to pokonać jak najszybciej. Jak najszybciej, bo już za chwilę proszę. Karta Słońca. No, karta Słońca jest najpiękniejszą kartą, jaka mi się w ogóle pokazuje w tarocie. Uwielbiam ją. To jest, ona zawsze odpowiada pozytywnie u mnie w rozkładach na każde pytanie. Karta Słońca to są spełnione marzenia, to są zrealizowane plany. To jest takie ciepło, które po prostu nas aż tak w środku, nie wiem co może robić, no wibrować w środku nas, tak? To jest wszystko co najpiękniejsze, tak? Po każdej burzy nadchodzi słońce, czyli nawet jeżeli to się pojawi, to szybko to zniszczyć, tak, wyrzucić, uwierzyć w siebie, no i słońce. Słońce również mówi o nowym, o świetnym pomyśle na coś, o świetnej koncepcji, tak, o wygranych różnych. No, tutaj pomagają wszystkie planety. Po prostu karta Słońca realizuje wszystko, o co prosimy, o co pytamy. Jest piękna i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bardzo pozytywna, cudownie, że wyszła na końcu. Także no, według kart zdecydowanie Mokra Żabka ma ogromne szanse dostać się do grupy rajdowej w Guildii Wicked w nowym patchu 9.2 w grze World of Warcraft. Ma ogromne szanse, bo Słońce jest przy niej, ale to należy po prostu przepracować i wyrzucić z siebie kompleks, niedostrzeganie wartości, niedocenianie siebie, jakieś zniechęcenia, straty energetyczne, czy też sił, tak, wyrzucamy i karta Słońca. No, wszystko, jakby na każde pytanie odpowiada pozytywnie, także jak najbardziej według kart. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkie jacy najlepsze panu Mikołajowi i Mokrej Żabce, ażeby się jak najszybciej udało. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.